Witam Państwa. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawiam się na prędce Edmund Dżemik, profesor nauk humanistycznych, człowiek Komitetu Językoznawstwa oraz Polski Gramatyk. A dziś w programie przedstawię Państwu etymologię oraz odmianę pewnego popularnego zwrotu językowego, który to wdarł się szturmem do kultury masowej dzięki pewnej popularnej postaci internetowej. Tak się składa, że owa postać zgodziła się wziąć czynny udział w moim wykładzie. Przedstawiam Państwu pana Janusza. Dzień dobry Państwu. Pan Janusz posłuży nam za przykładodawcę oraz odegra omawiane przeze mnie zagadnienia tak jak to tylko on potrafi najlepiej. Drodzy Państwo, a o czym mowa? Mowa oczywiście o zwrocie o kurła który to tak znamienicie prezentuje na co dzień pan Janusz. Proszę państwa: gdy ktoś się potknie, gdy ktoś się skaleczy lub uderzy, wykrzykuje donośne, triumfalnie brzmiące, lecz pełne bólu słowo pochodzenia łacińskiego. Słowo to znane jest praktycznie każdemu Polakowi i każdej Polce. Słowo kurwa, bo o nim tu mowa, doczekało się jednak wielu ewolucji. Ewolucje te zmieniały się poprzez liczne zdarzenia bądź też regiony, z których pochodzili słowodawcy. Czasem zaistniała sytuacja lub miejsce wymagało zachowania etykiety, i tak to słowo rozpoczęło długi i żmudny proces adaptacji. Wśród osób z niższych klas społecznych, wyraz ten szczególnie upodobał sobie owy proces metamorfozy. Za przykład stawiamy dziś przedstawianego wcześniej pana Janusza. Osobę, u której streszczony przed chwilą proces doprowadził do omawianej dziś formy, czyli zwrotu o kurła, przez EU. Kurła. W przestrzeni społecznej funkcjonuje pod wieloma różnymi znaczeniami. Pierwszy przykład, wyrażenie silnej emocji, wyrzucenie z siebie negatywnych fluidów, które spowodowane mogą być na przykład uderzeniem się o framugę drzwi, małym palcem u stopy, a brzmi on wtedy tak. Kurła! Wyraża także rozczarowanie. Kurła! Kolejnym przykładem może być okazanie wielkiego zdziwienia lub zaintrygowania. O, kurła! Może być stosowane także jako interpunkcja czyli popularny przecinek. Słuchajcie, kurła! Byłem wczoraj na zakupach kurła i tam masło na promocji. To wziąłem kurła dziesięć kostek. Można go także użyć w celu zaznaczenia mocnej odpowiedzi twierdzącej: No jasne, kurła. Wyrażać można także fascynację czymś. O kurła! A także podziw. No kurła. Tak samo słowo może mieć wydźwięk negatywny, jak i pozytywny. Można nim wyrazić ogromną radość. Udało się, kurła! Poza emocjami, słowo to także może opisywać personę lub pochodne persony, jak choćby jej zawód lub rysopis. Dla przykładu. Eż, kurła! Czym ona się, kurła, zajmuje? Nie wiem, ale nie powiem. Taka atrakcyjna, kurła! Proszę sobie wyobrazić, ilu zbędnych słów należałoby użyć, aby wyrazić pewne emocje. Emocje, proszę państwa, mają to do siebie, że ich siła zależy od przekazu tejże. Bo, dla przykładu, pan Janusz zaprezentuje państwu dwa rodzaje wzburzenia, a państwo niech zdecydują, które z nich bardziej oddaje moc przekazu. Wyobraźmy sobie sytuację, że pan Janusz uderzył się w ten osławiony mały palec u stopy, a emocje wyraził tak. Proszę, panie Januszu, o niech to dunder świśnie! To nagłe i niekontrolowane spotkanie mojego małego palca z futryną tychże drzwi sprawiło mi ogromny ból. Nie jestem w stanie wyrazić frustracji, która ogarnęła teraz moje ciało i umysł. Drugi przykład. To, która z tych sytuacji bardziej wyraża emocje, zostawiam do Państwa interpretacji. Omawiane przykłady są nader wystarczające, aby wywnioskować, że gdyby zakazano Polakom używać tego lapidarnego zwrotu, to części z nich w ogóle przestałaby mówić. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mego krótkiego wykładu. Dziękuję Panu Januszowi za współpracę. I życzę wszystkim dobrego popołudnia, pozdrawiam i do usłyszenia.